Czołem pasjonaci. Czołem. Siema. Wraz z Brejdakami zapraszam was na eksplorację opuszczonej neogotyckiej gorzelni. Ale brzmi ciekawie, neogotycka. Sami zobaczycie, w jakim stylu wybudowana, jaki to ładny budynek jest. Także co? Lecimy. Ruszamy. Jak zwykle by chłopaki mnie wyprzedzili, są na przedzie. Gorzelnia ta została wybudowana w latach XX wieku przez rodzinę Smoraczewskich, która była najbogatsza w tej okolicy, która miała największy majątek tutaj, dlatego wybudowali tak, można powiedzieć, no piękną gorzelnię. Zobaczcie sami. Tutaj już jakiś budynek. O matko. O, tu zagrody są. Tu były normalnie zwierzęta. O. Widzicie? O, tutaj miejsce dla kur. Nie, no to obora po prostu, zazwyczajna w świecie obora była. No tu akurat w tym miejscu mogły być krowy. Tutaj były pewnie przywiązywane i tutaj spożywały jedzenie, które im gospodarz przyrządził. Ale co ma obora wspólnego z produkcją alkoholi? Bo przecież jak wiadomo, w gorzelni produkowana była wódka i spirytus. No, kolejne żłoby tam są. No, to budynek, gdzie były zwierzęta gospodarcze. No, nawet się kojec ostał. To jaka luksusowa buda z drzwiczkami. Pewnie jeszcze ten pies dzwonek miał i telewizję w środku. Tamte budynki, co żeśmy widzieli, to takie pizdryki były. Ulala. O mamo. O jadzie. Jakie kotły. O matko. Oj, oj, oj. Jak tu fajnie chłodno. Jakie kotły duże. No to idziemy. Jakie kolosy. Ja pierdzielę. Dobra. To zamknięte, nie da się ruszyć. Kurde. Ale to duże. Dobra. Zabezpieczę aparat i coś szalonego zrobię. O jacie, kurde. Aż za nie mówiłem. Byłem co prawda w poprzedniej opuszczonej gorzelni. Zobaczycie
możecie obejrzeć ten filmik. Na końcu, na końcowym ekranie się wam wyświetli z pierwszej gorzelni opuszczonej, którą zwiedziłem, ale ta to jest wow. Dobra, idziemy do głównego budynku. Ojebudo, uderzyłem się. Oła. Wiecie, co to za budynki były to? No tam jakieś... Zwierzęta. Zwierzęta, no. No, chobora, ale co, ale weźcie mi powiedzcie, co mają zwierzęta do produkcji alkoholu? No nie wiem, ale to jest z tego samego czasu zrobione. No tak, to jest ta sama czerwona cegła. No. Dobra, wchodzimy. No. Oba, uj. Dawaj, dziadu. O, ty, dziadu, tak. Kolejny budynek produkcyjny. Dobra, wchodzimy. Uj, jadź. Przepraszam. Chciałem głośniej. O, jadź. Nie wąchajmy tego, bo się jeszcze nabzdryngolimy. Chciałem pierwszy. To będziesz drugi. Tak, to będzie. O, to była o kurwa. Co jest? Czekaj, przemów. Co jest? Nie, bo co się boisz? Nie, bo jak ty zacząłeś chodzić teraz ten. Zakrało wszystko. O. Tutaj miesza. To czekaj, to było mieszane. O, tu mamy ryby, jakieś skoły. 1967 na tej ja sobie zerknę tam. Dobra, to w lewo, w prawo. W lewo, tak? O, ale ale fajnie. Dobra. Trzymajcie się za o jacie, jakie to wszystko. Dobra. Ale czuć taką spaleniznę. Wiesz co? Wiecie co wam powiem? Nie wiem czemu, ale te piece mi się skojarzyły z tym w krematorium na Majdanku. Kurde. Tu widać to chyba było takie serce tego całej gorzelni. No czy czekaj, bo my dopiero jesteśmy tutaj. Dobra. Tutaj stań i spróbuj zrobić, wiesz, ten zdjęcie, bo jest takie, nie wiem, jakoś mi się wydaje, że ten światło jest. Wiecie co, to chyba się kiedyś musiało to palić. Patrz jak tu smolone jest to wszystko. Idziemy do góry. Jak ja to zawsze mówię, wejście do raju. Zobaczymy, czy do raju. Ale tu stronę schody. No. No.
Co? Idziesz? Nie, człowiek. Dobra, to idzie. Czekaj. Jeszcze wysypiesz wszystko. Nie, to już wszystko wysypane jest. Prawda? To co, nie chcesz wejść tu? Ja bym tam mieszał. Dobra. A ja bym to jeszcze nie mam skoro. Kurwa, tu ludzie chodzili. Dobra. Ważna zasada, na Urbexie trzeba słuchać się razem wspólnie. Chodź tu w stronę schody. Dobra. Widzimy się na dole. Dobra. Co tu jest? Wow. O kurde. Czekaj, nagram. Ty, ale takim alkoholem jeszcze zajeżdża. 20 000 litrów. Co? No. Takim spirytem zajeżdża. Studnia życzeń. Co? Jakiś lej. Oj. Ale fajnie. Balkon? O, dobra, idę. Chciałaś wejście do raju, to masz wejście do raju. Jestem pod wrażeniem tej całej gorzelni. To jest jedyna gorzelnia, no, która mi się tak bardzo podoba. Jest tyle rzeczy zachowanych, że no, naprawdę. Oj. No ładnie, dobra. Patrzę się przed siebie, nie w kamerę. Brejdaki, gdzie? A, tu jesteście. Pomieszczenie. Tu łazienka była. O, tu boiler zachowany. Tu pomieszczenia socjalne chyba były. No. O, kurwa, Dawid nie. To jest tylko ty. Sroc. Łazienka. No, pomieszczenie socjalne jak nic. Co tam jest, Damian? Szczerze? Małe pomieszczenie to bliżej, kuśma. Co? Nic tam nie ma, a schody to darmo się trzymają. Zjeżdżaj tak. Tak. Dobra, ja razem z tymi schodami zjeżdżam. Kurwa, to znaczy święty tego wszystkiego. Co, a te schody aż tak tragicznie wyglądają? No, jak te problemy nie mam. Oni mnie zostawili na pastwę losu. Takie pomieszczenie, piec kaflowy. Dobra, idziemy na dół. Wracamy z powrotem. Idziemy dalej szukać wrażeń. Miałeś niebo, teraz masz piekło. No, teraz idziemy do piekła. I tak wygląda piekło. To nie będzie. Ty idź. Nie, przerwa, zamykamy przerwę. I tyle. O. Dobra, idziemy na piwo, chodź. Idziemy na piwo. Damian w więzieniu.
Wyjdźcie, a ja już mam. To najważniejsze. O. I takie ten życie zakrad. No. Dobra. Panie starszy klawisz Dawid, proszę wypuścić więźnia. No, ja bym sobie sam poradził. O, wolność. Wolność. Niech żyje wolność. Wolność i swoboda. O, niskie. Jakie niskie. Tak, no. Zimno, 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 zimno. Tyle. Ale zobacz, że to jest taki haków. Czego jest? Haków? To ja może tu też była rzeźnia na dole. Może wiesz, świniaka wieszali i rozpruwali go flaki tam, wiesz, wszystkie te wnętrzności. To jakby rzeźnia na dole. O kurde, ale po gorąco teraz. A my zeszliśmy o tej inaczej, czy nie? My też wychodziliśmy. No i co? Co? No i co? Co? To? Co mówisz? Co mówisz? Ja? Ja? Słowo? To? Powtórz? Powtórz? Nie powtarzaj. Nie powtarzaj. Jestem? Jestem. Baranem. Jesteś baranem. O ty kurde. Co tu się dzieje? Idziemy do Malwiny. A to byłeś? Ja. O, taki fajny. To chyba część mieszkalna? Jaka tapeta. Kibelek. Melina jakaś. To jest część, to jest po prostu część mieszkania. Łazienka. A nie dziwna, część mieszkania z widokiem na produkcję? Naprawdę dziwne. To stara szczotka klozetowa. Ty, to jest po prostu jakaś część mieszkalna. Była. No, była, znaczy się. O, balkon. Tu nie śpimy. Tu nie śpimy. Też bym tu nie spał. Idę. O Jezu. Generalnie to my chyba wszystko zrobiliśmy. Tak? I to byłoby tyle na ten odcinek serii Urbexa Wycieczka w opuszczonej gorzelni, wybudowaną w stylu neogotyckim. Jestem pod wrażeniem tego miejsca. Jest o wiele lepiej zachowana niż ta poprzednia, na której byłem. To zdecydowanie. Tak. No. Myślę, że dać od siebie.
No to jak wspomniałem też u nas na odcinku, no jak dla mnie to ta gorzelnia, jeżeli chodzi o rozmiary tych kotłów tego wszystkiego, no to no robi wrażenie. Jeżeli ktoś ma lęk wysokości, no to może się bać w tym miejscu, ale tak to nic poza tym, nic nie było tak zachowanego bardzo i nawet jest trochę no zdewastowana, jak na taką no, mniejszą miejscowość. No, także jeśli chcecie zobaczyć urwek z tej gorzelni z perspektywy chłopaków, to zobaczycie. Zapraszamy, wbijajcie, dawajcie. No. Tak, łapki w górę. Dokładnie. Jeśli wam się ten odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, możecie nać udostępnić, także co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Na razie. W latach XX wieku przez rodzinę i trzeba sprawdzić.